Cześć wszystkim, jak się macie z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w karierę menadżera zespołem Termalika Brukbek Niciecza w FIFA 17. I to już mamy końcóweczkę sezonu. Został nam ostatni mecz z podstawowej części sezonu oraz mecz w Pucharze Kraju. Więc miałem symulować, ale sobie zagramy. Myślę, że sobie zagramy przeciwko Zagłębiu Lubin. To spotkanie, kto tu jest? Osyra mógłby być w lepszej formie. Mamy jakiegoś środkowego obrońcę. Szarek zmęczony. Wszyscy pomęczeni. Tu wszyscy pomęczeni, więc za bardzo nie mam kim grać. Szczególnie, że trzech kontuzjowanych mam po tym spotkaniu. To Paweł Stano tu wejdzie do gry. W tym spotkaniu. No dobra, gramy. Za wiele tu się nie da zmienić. Mamy zimowe klimaty. Dziwne, że w maju. To jest chyba maj, a tu śnieg pada w maju. No dobra, niech będzie. Gilerme, ależ uderzenie od słupka. Och, pięknie wystrzelił bramkę po ziemi Gilerme, ale piłka trafiła w słupek. I niestety nie mamy tutaj gola, ale musimy się skupić. Gol! Stefanik strzela bramkę. Pięknie. Rozegranie przemyślane na spokojnie i bramka strzelona. 29 minuta, Sztefanik. Tutaj Gutkowski dobrze się zachował, pomyślał, podał. Sztefanik to przyjął i lewą nogą, a dobrze, że odskoczył tam któryś z zawodników. Chyba Guba podskoczył, odsłaniając bramkę. No i na krótki słupek gra, piłka wpada. Mamy 1-0, Termalika prowadzi w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. I koniec pierwszej połowy. Wygrywa Termalika 1-0, ale spotkanie nie jest jakieś wybitne w wykonaniu ani jednego, ani drugiego zespołu. No i Fryc tą piłkę wybija na kolejny rzut rożny, ale było po raz kolejny groźnie pod naszą bramką. No i niestrzelona bramka, teraz żółta kartka dla naszego zawodnika. Jest nim Paweł Stano, dostaje żółtą kartkę. No nie kłóć się, dostaniesz czerwoną jeszcze. I koniec meczu. Chyba koniec spotkania. Tak, Termalika po ciężkiej walce i po presji przeciwnika pod koniec meczu jednak wychodzi ze zwycięskim wynikiem 1-0. 90 minut ciężkiej walki w obronie o to, żeby zachować jakoś ten kadra juniorska, zespół. Centrala. No dobra, co tu mamy jeszcze? A. Puchar Kraju. O, coś dostaliśmy. Jakąś wiadomość. Jak to Tomasz Jankowicz? Z przyjemnością informuję, że akceptuję ofertę kontraktu seniorskiego. Super. Junior przeszedł do naszego klubu i będzie u nas grał. To czas na zagranie meczu pucharowego. Gramy u siebie, więc jest to ok. Pomarańczowe stroje. Zobaczymy, jak tam trzeba pomoderować zawodnikami. Mocno nadszarpniętych. Znaczy zmęczeniem nadszarpniętych zawodników, więc jakoś tak będziemy musieli sobie poradzić. Kowal na napadzie, no Kupczak na defensywnym dzisiaj, bo gramy w ten sposób. Ciągle zmęczeni nasi zawodnicy. Puchar Kraju, no gramy w pucharze. Termalika podejmuje z kolejnego przeciwnika, czyli Krakowie Kraków. Pucharowe gry. Pucharze Kraju też nie są może dla nas jakoś istotne z punktu widzenia oczekiwań zarządu, ale
No i ratuje nas tutaj słupek i poprzeczka, ale och, kontra. Kontra była, pokazała dziurawą obronę. No i bramka, no Piątek z główki strzela. Obrońca nie zareagował. Bramkarz też, kurde, nic nie zrobił. No i przegrywamy w tym spotkaniu, niestety 0-1. No i faul na Wołodymirze Kowalu. Będzie kartka? Tak, żółta kartka dla zawodnika Krakowi. Piotr Malarczyk ukarany żółtą kartką za nieprzemyślany ślizg. Kowal tutaj biegł i dostał kosę. No i Martin Juchar tutaj strzelał na bramkę, ale trafił w bramkarza. Sandomierski to obronił. Ej no! Bramkarz, wyjdź do tej piłki! O Jezus Maria! Ale już tutaj dostali wylewu przed tą bramką. Już było widać, że to był totalny wylew, masakra jakaś. Jeszcze faul. Nie, pierwsza połowa przegrana, 0-1 i jak w tym meczu 2-2. A, to jest remis. To był dwumecz. Piłka wybita. Chłopaki się muszą bardziej zorganizować, bo widzę, że poukładana obrona Krakowi bardziej jest niż nasza. No i co, źle kartka, ale żółta na szczęście. Gilerme City, żółta kartka za ślizg od tyłu. Ustawił się w ostatnim momencie tyłem do naszego obrońcy, zawodnik Krakowi, wymuszając rzut karny prawie. Co ja gadam? Za bardzo się skupiam na tym, żeby coś tam rozegrać, tą piłkę, i wtedy po prostu wyłącza mi się myślenie. Jestem jednozadaniowy. No i Trela znowu broni. Ale jesteśmy strasznie naciskani przez Krakowie. Ona czuje krew, czuje, że Termalika nie jest w optymalnej dyspozycji dzisiaj. No i na szczęście Polczak nie trafił w światło bramki, ale byłaby bramka, gdyby trafił. Zdecydowanie. Jestem tego świadom, że byłaby bramka, ponieważ bramkarz w ogóle nie rzucił się tak, jakby chciał. Gol! Wołodymir Kowal w 82 minucie strzela po ziemi i trafia, ale tutaj tylko dzięki Misiakowi chyba, który ciągnął jednak na ostatnich siłach do przodu, no i podał tutaj Kowal, ominął obrońcę i strzałem po ziemi pokonuje bramkarza na krótki słupek. Bramkarzowi się nie udaje obronić tego strzału i Wołodymir Kowal nagle niespodziewanie strzela bramkę na 1-1. W dwóch meczu wygrywamy 3-2, ale to jest ciężkie starcie. I koniec spotkania, wygrywamy rzutem na taśmę, jak to mówią w tym odcinku. To spotkanie w dwóch meczu 3-2, 1-1 w tym spotkaniu. Piękna bramka Łukasza Piątka, nie, to słupek. Krzysztof Piątek w ogóle. Sezon, kalendarz, zobaczymy, jak tam rozgrywki się szykują. No mamy jeszcze rozgrywkę pucharową z Lechem Poznań. Półfinał. Półfinałowy dwumecz z Lechem Poznań. Jeszcze nas czeka w tym odcinku. Na razie zajmiemy się treningami, odpoczynkiem i takimi sprawami. I przed nami gra, a zresztą czekajcie, bo ja nie wiem, czy gramy oczywiście półfinał Pucharu Polski. Ziajka na lewej obronie, no może być Tibor Bosko, Ziajka w Putwicew. W sumie już to pozmieniałem, Śpiączka wrócił nam w tym meczu. Po kontuzji odpoczął, wraca Śpiączka, zobaczymy, czy Śpiączka coś będzie się ten będzie coś dawało, to, że wrócił do gry. Lech Poznań podejmuje nas na Sanderson Park
pierwszym meczu, dwumeczu półfinału Pucharu Polski. Czy Kolejosz pokona Termalikę, Słoniki, czy jednak nie, piłka niestety kijowa. Termalika zwarta i gotowa, no praktycznie poza Ziajką chyba cały skład jest podstawowy. Dlatego, że Gilerme Sitia dostał kartkę i zawieszenie. I spalony Fryca. Przez Gutkowskisa. Gol! Babiarz z główki. Jakie wycyzelowane i wycelowane uderzenie. Bartłomiej Babiarz. Niezbyt wysoki zawodnik w tej drużynie. Trafia z główki po pięknym dośrodkowaniu Gutkowskisa. Tutaj obrońca, w ogóle nie wiem kto to był, ale się w ogóle nie spisał obrońca. I bramkarz dostaje piłkę prosto do siatki. I mamy pierwszy gol Termaliki w tym spotkaniu. W półfinale to Termalika wychodzi na prowadzenie. Lech Poznań przegrywa 0-1. Gutkowskis. Uderzenie na bramkę, tak, Misiak, 2-0, no tutaj Lech nagle dostał jakiegoś załamania, wylewu i totalnej niemocy, bo tutaj uderzenie, bramkarz wybija piłkę pod nogi Misiaka, który precyzyjnym strzałem po ziemi uderza tą piłkę i trafia do bramki na 2-0. Niespodziewanie, na początek meczu się zapowiadał raczej na ciężką walkę o dostęp do bramki Lecha, a tu już dwa gole. Iwan Lopez, Ziajka, no Ziajka tutaj wbrew pozorom to dobrze gra po tej lewej obronie. Może to zawodnik. Strzał, no Śpiączka, pierwszy strzał w tym spotkaniu na bramkę, no i zmuszył bramkarza do interwencji. Otworzyli mu drogę obrońcy do bramki, no i uderzenie, które sprawiło bramkarzowi odrobinę problemów. Główka, ale prosto w ręce bramkarza tym razem. Buric, no nie ma powodów do zadowolenia w tym spotkaniu, bo już dwie bramki padły pod jego strażą. Sztefanik, no chyba jednak zbyt szybko próbował strzelić. Patryk Misiak, strzał, jeden bramki, jeden, 100% skuteczność jak na razie. Chciał ładnie rozegrać Gutkowski, zwraca się do obrony, no Gutkowski. Ale koniec pierwszej połowy na razie jest zwycięski dla Termaliki, 0-2. Strzał, no i tutaj piłka w ręce Buricia, no odbiło się jeszcze, kozłowało, być może liczył na łódź szczęścia. I gol z główki, Gutkowski, pięknie, 3-0. Guba ładnie przymierzył się do dośrodkowania, Gutkowski nie miał problemu z wykończeniem w tym momencie, strzał na długi słupek. Bramka z główki w wykonaniu Gutkowskisa. 3-0 już. Termalika prowadzi z Lechem Poznań. Wladislav Gutkowskis. 68 minuta. Wpisuje się na listę strzelców. Jak tam Babiarz niezbyt już trochę zmęczony. To Vlastimir Jovanović za niego wejdzie. Tutaj duże to zastrzeżenia można mieć do obrony Lecha, jednak poza dobrą postawą Kadara to reszta obrony jakoś tak dziurawa się okazała. Przekombinowali zawodnicy Termaliki to. Kogoś tu jeszcze wpuścimy, nie? Sztefanik zejdzie, za niego wejdzie Nowak. I z prawej strony myślę, że wpuścimy Miroszkę, żeby się trochę rozkręcił. Już raczej tego meczu przegrać się nie da. No i bramka na 1-3 w 90 minucie, a jednak strzelają bramkę kontaktową, oczywiście bardziej honorową. I koniec spotkania. W ostatnich minutach weszli nowi zawodnicy.
Mamy zwycięstwo 3 do 1 do 3 dla Termaliki w Pucharze Polski w pierwszym meczu półfinałowym. Naprawdę się działo. Koniec zawieszenia, wraca nasz zawodnik, konferencja prasowa. No, pochwaliłem chłopaków, dlaczego by nie. No, Śpiączka wrócił i klub Termaliki zwycięża. Najlepsi zawodnicy tygodnia byli wcześniej Kowal oraz Termalika Stefanik. Dobra, no to co, w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć, pa pa!